kapitał rządzi, nigdy nie błądzi, kapitał najkrótszą drogę. Cześć, dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat modelu Solowa-Słona. To jest pierwszy model ekonomiczny, który zazwyczaj poznaje się, kiedy zaczyna się studiować makroekonomię. Mam nadzieję, że ten materiał przyda Wam się zarówno w nauce, jak i będzie ciekawy dla zrozumienia, czym właściwie zajmowali się kiedyś ekonomiści i w jaki sposób ma to wpływ na nasz dzisiejszy świat. Zapraszam. Robert Solow urodził się w 1924 roku na Brooklynie. W trakcie swojej ponad 50-letniej działalności naukowej opublikował ponad 100 prac naukowych i 5 książek. Mając zaledwie 25 lat, został profesorem na MIT. Później wykładał też na Columbii, ale nie miałem okazji go poznać. W sumie jego artykuły były cytowane ponad 6 tysięcy razy, co daje mu miejsce w okolicach 230 najbardziej wpływowego ekonomisty w historii. W trakcie II wojny światowej przerwał swoje studia na Harvardzie, aby walczyć z nazistami w Afryce Północnej i na Sycylii. Po wojnie był ważnym doradcą ekonomicznym amerykańskich prezydentów, pomagając Johnowi Kennedy'emu i Lyndonowi Johnsonowi w podejmowaniu kluczowych decyzji w państwie. Naukowo związany był z Bostonem, kończąc swój doktorat na Harvardzie i pracując jako profesor na założonym obok MIT. Jego humor i konfrontacyjna natura pozwoliły zdobyć mu duży rozgłos, często produkując godne zapamiętania cytaty. Mimo to, współczesnym studentom ekonomii praca Roberta Solowa kojarzy się niemal wyłącznie z jedną publikacją, paperem A Contribution to the Theory of Economic Growth z 1956 roku. Mający mniej niż 30 stron artykuł, pozwolił na zdefiniowanie modelu Solowa i doprowadził do otrzymania przez niego Nagrody Nobla 31 lat później, w 1987 roku. W tym samym czasie australijski ekonomista Trevor Swan pracował nad bardzo podobnym modelem, stąd ten model bywa znany jako model Solowa-Słona. Mimo relatywnie wąskiej zawartości, artykuł ten stał się kluczowy dla rozwoju nowej gałęzi ekonomii, teorii wzrostu gospodarczego. Nawet dzisiaj, w gorącej debacie na temat nowych danych Pikettiego, Saeza i Zucmana, większość ekonomistów porównuje przewidywania nowych modeli z podręcznikowym standardem, a więc modelem Solowa. Cała debata dotyczy determinantów długoterminowego rozwoju gospodarek, a więc praw, które definiują optymalne warunki ekonomiczne dla wzrostu państwa w perspektywie dekad i wieków. Wcześniejsze modele skupiały się na modelowaniu cykli koniunkturalnych, przewidując potencjalne przyczyny kryzysów i ekspansji. Solow zapoczątkował przeorientowanie w literaturze, skupiając się nie na krótkoterminowych wahaniach, a permanentnych trendach. Sam model Solowa to odpowiedź na wcześniejsze prace Roya Harroda i F.C.A. Domara, którzy byli keynesistami. Starali się oni rozszerzyć pracę samego Keynesa, skupione na cyklach biznesowych, na długofalową perspektywę. Ich wspólne prace doprowadziły do skonkretyzowania modelu Harroda-Domara, na kanwie którego bazowany jest artykuł Solowa. Prace tych autorów wskazywały na ważne konsekwencje różnic w kapitale i pracy między krajami. Kraje rozwijające się miały relatywnie dużo pracy, a mało kapitału, podczas gdy rozwinięte gospodarki posiadają odwrotne proporcje czynników produkcji. Harrod i Domar tłumaczą różnice w rozwoju problemami z oszczędnościami. Gospodarka oparta na pracy nie posiada środków na inwestycje, a ludzie konsumują sporą część swoich oszczędności zamiast inwestować je w przyszłość, co tworzy większe zasoby kapitału. Mimo tego, że współcześnie gospodarki Wielkiej Brytanii i Indii są podobnej wielkości, gospodarka oparta na kapitale, a więc UK, jest w stanie oszczędzać o wiele więcej. Powiedzmy, że jeden wysoko wykwalifikowany pracownik w Anglii, pracujący na drogim sprzęcie, jest w stanie wypracować tyle samo, co 5 pracowników w Indiach. Nawet jeżeli koszty produkcji będą równe, 5 pracowników skonsumuje więcej, oszczędzając mniej i zostawiając mniej kapitału kolejnym pokoleniom. Bez przepływu środków między krajami różnice w poziomie kapitału nie będą się zmniejszać, a wręcz przeciwnie, rosnąć w nieskończoność. Kraje rozwijające się, chcące poprawić długoterminową perspektywę swojego rozwoju, powinny zwiększyć udział inwestycji i kapitału w swojej produkcji. Keynesiści uważają zmiany w stopie oszczędności za najważniejsze dla wzrostu kapitału w przyszłości. Ta strategia bliska jest przypisywaniu rządowej interwencji kluczowej roli w zabezpieczeniu opartej na kapitale produkcji, przez co konkluzje tego modelu pchają nas w stronę myślenia neokeynesistów. Naturalnie, prace te zostały mocno skrytykowane przez neoklasycznych ekonomistów lat 40. i 50. Główna oś krytyki neoklasyków polega na niestabilności modelu Harroda-Domara. Ale co to właściwie znaczy, że model jest niestabilny? W dużym skrócie.
Model wytrącony z równowagi cechuje się eksplozją danej zmiennej. Przykładowo, Marx wskazał niestabilność systemu akumulacji kapitału swojego czasu. Wbrew powszechnej opinii, nie modyfikował on znaczących założeń klasyków ekonomii w rodzaju Smitha czy Ricardo, a jako jeden z niewielu autorów swojego czasu na poważnie zaadoptował aksjomaty ekonomii klasycznej. Marx jasno wskazywał, że jego zdaniem kapitalizm jest niestabilny, gdyż długoterminowa akumulacja kapitału ma eksplozywny charakter. Kapitaliści zarabiają na swoich inwestycjach, a profity reinwestują w przyszłość, stale zwiększając poziom swojego kapitału. Jeżeli weźmiemy pracę Smitha o rosnącej stopie oszczędności za pewnik, to będą oni oszczędzali coraz więcej, inwestowali coraz więcej i wiecznie powiększali swój kapitał. Jeżeli bogaci bogacą się szybciej od biednych, po odpowiednio długim czasie przejmą oni całość środków produkcji, jako że wzrost kapitału nie ma górnej granicy. Z biegiem czasu udział pracy w produkcji będzie malał w miarę jak kapitaliści coraz mniej płacą pracownikom. Stąd rewolucja i załamanie się kapitalizmu były dla niego nie kwestią zmian w państwie czy rewolucji przeprowadzanej siłą, a naturalną konsekwencją niestabilnego systemu. Każdy model, który prowadził do rezultatu, gdzie nie ma stabilnego stanu, jest wrażliwy na tę krytykę. Harrod i Domar zbudowali model, który był stabilny, jednak tylko w jednym punkcie. Jakiekolwiek wytrącenie go z punktu równowagi prowadziło do niestabilności i eksplozywnego zachowania zmiennych w ramach modelu. Neoklasycy argumentowali, że skoro prawdziwy świat wykazuje stałość w długiej perspektywie, to teoretyczne przewidywania keynesistów i marksistów nie mogą być prawdziwe. Po doświadczeniu wielkiego kryzysu lat 20. to keynesiści byli jednak mainstreamem. Model Harroda Domara był słusznie krytykowany za empirycznie niewiarygodne założenia, np. stały marginalny produkt kapitału czy kompletne zignorowanie pracy w funkcji produkcji, ale to nie jedyna broń w arsenale neokeynesistów. Samuelson, Hicks i Kaldor stworzyli alternatywne modele i mimo tego, że większość z nich prowadziła do niestabilnego rozwiązania, model Kaldora, opublikowany w 1940 roku, dostarczał satysfakcjonującego rozwiązania kwestii zmian w strukturze kapitału. Neoklasycy jednak głównie zignorowali teorię Kaldora, a największym grzesznikiem w tym zakresie okazał się Solon, którego model byłby o wiele mniej innowacyjny, gdyby model Kaldora stał się mainstreamem. Solon niesłusznie wypowiadał się, że jego model jest pierwszym modelem wzrostu prowadzącym do stabilnego stanu. Kaldor był wcześniej, a główną zasługą Solowa było dojście do podobnych wniosków, używając podstaw z neoklasycznej ekonomii. Z drugiej strony, model Kaldora był stabilny właśnie dlatego, że używał cykli koniunkturalnych do utrzymania modelu w równowadze. W świecie Solowa nie potrzeba było różnych faz. W każdym czasie gospodarka rządziła się tymi samymi prawami. Kim właściwie był Kaldor? Nicholas Kaldor to angielski ekonomista stojący po przeciwnej do Solowa stronie w rywalizacji między skoncentrowaną wokół Cambridge w Anglii grupą neokeynesistów, a neoklasycznymi ekonomistami z Cambridge w Stanach reprezentowanymi przez Solowa i Samuelsona. Ze względu na identyczną nazwę obu miast, ta dyskusja stała się później znana jako Cambridge Capital Controversy, czyli kontrowersje dotyczące kapitału z Cambridge, coś w tym stylu. Z perspektywy czasu najważniejszym elementem tej dyskusji stały się opublikowane w 1957 roku fakty Kaldora. Z dorobku naukowego Kaldora to właśnie one zapisały się najmocniej w historii. Kaldor przedstawił w swojej pracy zbiór generalnych zależności, które możemy zaobserwować w realnym świecie. Na przykład, że średnia stopa wzrostu PKB rozwiniętych gospodarek jest mniej więcej stała i nie zmienia się znacznie na przestrzeni lat. Jakikolwiek model starający się wyjaśnić więc dynamikę zmian PKB powinien wyjaśniać, dlaczego jest ona mniej więcej stała w długoterminowej perspektywie. Podejście Kaldora, polegające na ilustrowaniu faktów o realnym świecie przed budowaniem teoretycznego modelu, stało się bardzo popularne i w dzisiejszych artykułach często możemy napotkać we wstępie na stylizowane fakty, pokazujące, w jaki sposób dana teoria łączy się z naszym światem. Szkoły ekonomiczne z dwóch różnych Cambridge miały na ten temat dwie skrajnie różne opinie. Najważniejszym pytaniem, jakie w tej dyskusji padało, to kwestia naturalnej stopy wzrostu. Czym jest naturalna stopa wzrostu? Jest ona definiowana jako stopa wzrostu niezakłóconej ani bezrobociem, ani przeinwestowanej gospodarki. Matematycznie
To suma wzrostu siły roboczej i produktywności. Wyobraźcie sobie, że macie pizzerię. Naturalny wzrost w ilości produkowanej pizzy będzie wynikał albo z wzrostu waszej liczby pracowników, albo z ich zwiększonej wydajności. Nowy kapitał jest częścią tej zwiększonej wydajności. Oba są raczej trudne do zmierzenia, szczególnie jeżeli chcemy badać ich naturalny i optymalny stan. Jeżeli uważacie, że to wolny rynek pozwala wam optymalnie wykorzystać pracowników dostępnych na rynku i to ich dostępność oraz oczekiwania płacowe niezależne od was determinują rozrost waszej pizzerii, to jesteście neoklasykami. W ramach tego wasze koszty, zyski i ilość zamówień będą kształtowały się niezależnie od was. Jesteście tylko trybikiem w wiecznie efektywnej maszynie doskonałej konkurencji. Cenę determinuje podaż i popyt, przez co nigdy nie ma bezrobocia. Pracownicy otrzymują czyszczące rynek wynagrodzenie, a wy nigdy nie marnujecie pizzy, bo zawsze jest ktoś, kto ją kupi, jeżeli odpowiednio obniżycie cenę. Nie zawyżacie cen, a jeśli to zrobicie, natychmiast wypadacie z obiegu na doskonale konkurencyjnym rynku. Jeżeli macie do czynienia z kryzysem, to jest on skutkiem zmiany stanu równowagi na niższy. Na przykład technologia produkcji pizzy zmieniła się na automatyczną i w nowej rzeczywistości nie ma miejsca na tradycyjne pizzerie. Naturalna wartość wzrostu zmieniła się, zmuszając was do zaprzestania produkcji. Kryzys na rynku pizzerii jest potrzebny i wynika ze zmian w technologii, na którą nie macie wpływu ani wy, ani rząd. Jeżeli natomiast widzicie rolę zamówień konsumentów we wzroście ilości produkowanej pizzy, to bliżej wam do myśli Keynesa. W ramach tego nie ma czyszczących rynek cen, a stosunkami ekonomicznymi rządzą zwierzęce instynkty i chaos. Keynesowska konkluzja jest prosta. Możliwe jest, żeby na skutek zachowań konsumentów i firm produkować poniżej możliwej wartości produkcji. To tylko na skutek niepewności pojawia się kryzys. Wasza pizzeria ma ciasto i powinna produkować więcej, ale osiągnęliście stały stan poniżej naturalnej wartości wzrostu. W razie kryzysu nie jesteście w stanie sami poradzić sobie z problemem braku popytu. Dopóki rząd nie ustabilizuje waszych zamówień, ciężko będzie unikać marnowania środków produkcji czy finalnego produktu. Przez to wasza produkcja nie osiągnie naturalnego wzrostu, a część potencjalnych dóbr będzie stracona. Jakaś interwencja, na przykład ze strony rządu, jest konieczna dla wyrównania produkcji do naturalnego stanu. Podsumowując, z jednej strony neoklasyczna teoria produkcji uznawała naturalną stopę wzrostu za egzogeniczną i determinowaną przez niezależne od gospodarki czynniki wielkość, a z drugiej neokeynesiści twardo stali na stanowisku, że to popyt jest kluczową wartością zwiększającą wzrost, a naturalna stopa wzrostu wyrasta z krótkoterminowych, często zwierzęcych zachowań na rynku. Mimo tego, że ta debata miała mocne podłoże matematyczne i odbywała się na płaszczyźnie walki abstrakcyjnymi równaniami, potencjalne zwycięstwo której ze stron prowadziło całą politykę gospodarczą ówczesnych gigantów ekonomicznych w określoną stronę. Błąd w określaniu stóp procentowych czy polityki industrializacji miał koszmarne konsekwencje, skutkując milionowym bezrobociem i stratą pozycji na arenie międzynarodowej. Jak już wspomniałem, neoklasyczne dogmaty były w chwilowym odwrocie po wielkim kryzysie w czasach dwudziestolecia międzywojennego, który w realny sposób udowodnił braki w wierze w wolny rynek i dał fundament myśli keynesowskiej. Co jednak ważniejsze, w tej dyskusji chodziło nie tylko o wzrost gospodarczy, ale też konsekwencje, jeżeli chodzi o dystrybucję tego wzrostu między pracowników a właścicieli firm. To, ile warty jest kapitał, a ile warta jest praca, powinno być powiązane, zdaniem neoklasyków, z tym, ile każdego z tych czynników potrzeba, żeby wygenerować wzrost gospodarczy. Dynamika optymalnego wzrostu mówi nam dużo o tym, ile na koniec dnia dostaną kapitaliści, a ile pracownicy. Okej. Przejdźmy jednak do samego modelu. Na potrzeby modelu Solowa załóżmy neoklasyczną funkcję produkcji. W ramach tego równania nasza produkcja uzależniona jest od trzech zmiennych: kapitału oznaczonego literą K, pracy oznaczonej jako L i A, reprezentującego produktywność czy też technologię. Spora debata odbyła się na temat tego, co właściwie zwiększa produktywność. Czy to kapitał jest lepiej używany, czy praca lepiej alokowana? Jeżeli lekarz pracując 8 godzin przyjmuje coraz więcej pacjentów, to czy lepiej wykorzystują swój sprzęt? Czy godzina poświęconej pracy staje się coraz bardziej efektywna? Czy może oba naraz? To ostatnie to założenie, że wzrost produktywności dotyka i kapitału, i pracy. Taka funkcja to funkcja Higgs neutralna.
Jeżeli uważamy, że tylko kapitał jest coraz efektywniejszy, a praca się w ogóle nie zmienia, to taką funkcję nazwalibyśmy solą neutralną. Funkcja Harrod neutralna to funkcja, w której wzrost produktywności dotyczy tylko i wyłącznie pracy. To właśnie to rozwiązanie wygrało, bo jakakolwiek alternatywa prowadzi do niezrównoważonego wzrostu i rozsadza nasz model. Poza tym nakładamy na funkcje produkcji standardowe restrykcje znane jako warunki INADY. Pierwsza z nich to założenie, że wartość funkcji produkcji dla zerowego nakładu środków produkcji wynosi 0. Innymi słowy, jeżeli nie mamy ani kapitału, ani pracy, to nic nie będziemy produkować. Drugi warunek zakłada, że funkcja produkcji jest wklęsła. Jeżeli chcecie powiedzieć to samo, tylko że trudniej, implikuje to, że macierz Hessego posiada tylko niepozytywne eigenwartości. A jeżeli chcecie, żeby ktoś poza ekonomistami i matematykami was zrozumiał, to chodzi tu o to, że im więcej danego środka produkcji użyjemy, tym mniej efektywna będzie każda kolejna jednostka. Jeżeli zjecie dwa kotlety, to trzeci kotlet będzie dla was bardziej użyteczny niż jedenasty, kiedy zjecie tych kotletów 10. Trzeci warunek to postulat, że w miarę jak funkcja dąży do zera, jej pochodna osiąga plus nieskończoność. Czwarty zakłada, że w miarę jak produkcja dąży do nieskończoności, pochodna zbliża się do zera. Przykładem takiej funkcji będzie funkcja Cobb-Douglasa ze stałą elastycznością substytucji między kapitałem a pracą. Efektywność kapitału będzie wynosiła alfa, a pracy 1 minus alfa. Przez to, że obie te wartości sumują się do jednego, nie mamy problemu z warunkami INADY. Pełne równanie widzimy na slajdzie. Siła robocza rośnie naturalnie, a w miarę wzrostu populacji określa współczynnik N. Dynamikę wzrostu pracowników można opisać jako siła robocza danego dnia to siła robocza w pierwszym stadium na początku naszego czasu razy liczba Eulera do potęgi N razy T. W świecie modeli ekonomicznych każdy pracuje, a pracownik posiada kolejne dzieci, które zasilają siłę roboczą. Tempo tego przyrostu ciągle się zwiększa w miarę jak liczba pracowników jest coraz wyższa. N można interpretować jako stały współczynnik reprodukcji, czy jak płodne jest dane społeczeństwo. To również jest stałe, nie zakładamy tutaj, że preferencje dotyczące dzieci w jakikolwiek stopniu się zmieniają czy ewoluują. Produktywność również ewoluuje egzogenicznie, jednak jest zależna od parametru G. Używamy podobnego równania, a więc AT równa się A0 razy E do potęgi GT. Produktywność ilustrująca progres technologiczny zależna jest od stałej egzogenicznej stopy rozwoju. To dość abstrakcyjne założenie, ale przyjmijmy je na początku, nie starając się zdefiniować, co tak naprawdę miałoby stać za A. Wiemy już, co się składa na produkcję. Z drugiej strony, co się z nią dzieje po wyprodukowaniu? W modelu są dwie opcje. Albo skonsumujemy to, co wyprodukowaliśmy, albo oszczędzimy to, inwestując na przyszłość i zwiększając nasz poziom kapitału. Zmiany w kapitale zależą od większej ilości czynników. Pierwszy z nich, delta, to stopa deprecjacji kapitału. Jeżeli wynosi na przykład 0,2, to oznacza, że jeżeli mamy 100 maszyn, to jutro już tylko 80 będzie działać. Ten czynnik będzie zmniejszał ilość kapitału dostępną do produkcji. W drugą stronę będą działać oszczędności. Zakładamy tu, że cały kapitał pracuje, a więc to, co dzisiaj nie zostanie skonsumowane, stanie się jutrzejszym kapitałem. Oznaczymy stopę oszczędności jako S, a więc parametr, który określa, jaką część dzisiejszego produktu zainwestujemy na jutro. Dla ułatwienia notacji, wszystkie parametry reprezentujące zmianę będą od tej pory oznaczone z kropką na górze. Stąd zmiana kapitału k.t równa się syt minus delta kt. Podsumujmy sobie, co to właściwie oznacza. To, jak zmieni się mój kapitał od dzisiaj do jutra, będzie wynikało z tego, ile oszczędzę, a więc syt i ile w tym czasie mojego kapitału zmarnuje się. Na przykład na skutek upływu czasu, deszcz będzie padał na mojego laptopa, nie wiem, książki zjedzą mole itd., itd. Kapitału będzie w jakimś stopniu mniej ze względu na to, im większa będzie deprecjacja.
Dla łatwiejszej notacji możemy przejść na jednostki w podziale na efektywną jednostkę pracy. Każdą wartość dzielimy teraz przez AT i LT i zapisujemy małymi, niewielkimi literami. Co to oznacza? Wyobraźmy sobie, że mamy 200 pracowników, 100 jednostek kapitału, a produktywność wynosi 2. Kapitał przypadający na efektywną jednostkę pracy będzie wynosił 1/4. Tą zmienną nazywamy też intensywnością kapitału. Taka notacja pozwala nam nie martwić się o wartości A0 i L0 i zamiast tego skupić się na zmianach w stałym stanie i sprawdzaniu, czy ten stały stan w ogóle istnieje. Podstawiamy teraz zmienne do równania wzrostu kapitału i otrzymujemy małe k.t równa się skt alfa minus n plus g plus delta w nawiasie kt. Po lewej stronie mamy wzrost intensywności kapitału. Po prawej mamy dwa wyrażenia. Pierwsze, a więc skt do potęgi alfa, określa część produkcji, którą oszczędzamy. S to stopa oszczędności, którą mieliśmy już wcześniej. Kt to obecna intensywność, a fakt, że jest do potęgi alfa, wynika z podstawienia kt do potęgi alfa za obecne wcześniej y, wartość produkcji. Drugie wyrażenie ma w sobie wartość deprecjacji oraz współczynniki wpływające na wzrost produktywności i siły roboczej, a więc n i g. Z definicji, im większa siła robocza czy produktywność, tym mniejsza intensywność kapitału. Zastanówmy się teraz, co oznacza stabilny stan gospodarki. Otóż w takim stanie intensywność kapitału jest stała, co oznacza, że wzrost intensywności wynosi 0. Nie oznacza to, że kapitał, praca, produkt brutto czy jakakolwiek inna wartość nie rośnie w tym modelu. One wszystkie rosną, natomiast ich tempo jest zbilansowane po to, żebyśmy uniknęli niestabilności, z którą neoklasycy się nie zgadzają, a która jest powszechna w myśleniu na przykład Marksa. Załóżmy, że gospodarka znajduje się w takim właśnie stałym stanie. Wobec tego w równaniu pozostaje tylko część po prawej stronie. Nasza zmiana intensywności wynosi 0, więc możemy przenieść jedną zmienną na lewo, dzięki czemu otrzymamy następujące równanie. S razy k gwiazdka do potęgi alfa równa się n plus g plus delta razy k gwiazdka. W tym równaniu mamy 5 stałych: S, alfa, n, g, delta oraz jedną zmienną k gwiazdka. Gwiazdka to symbol wartości zmiennej w stanie równowagi. To równanie definiuje wobec tego stały stan gospodarki jako funkcję egzogenicznych zmiennych. System jest stabilny, a my osiągnęliśmy zbilansowanie całej gospodarki. Co dokładnie opisuje stabilny stan intensywności kapitału? Po małym przekształceniu widzimy, że stały stan, czyli stały stan intensywności kapitału, czyli małe k gwiazdka, równa się S przez N plus G plus delta do potęgi 1 przez 1 minus alfa. Całkowicie algebraiczne przekształcenia jesteśmy w stanie spokojnie samemu się tego doliczyć. Analogicznie, wartość intensywności produkcji w stabilnym stanie daje małe y gwiazdka równa się S plus, przez N plus G plus delta do potęgi alfa przez 1 minus alfa. Wróćmy teraz do świata normalnych zmiennych, nie intensywności. Udział kapitału w produkcji jest wobec tego opisany jako S przez N plus G plus delta. Z drugiej strony udział pracy w produkcji wynosi 1 minus udział kapitału, czyli również jest stały. Co to oznacza? Inaczej niż u Marksa, proporcje użycia w gospodarce kapitału i pracy są stałe. Dopóki stopa oszczędności, stopa reprodukcji, stopa deprecjacji czy wzrost produktywności się nie zmienią, w stabilnym stanie gospodarka będzie dążyła tym samym torem. Zakładamy, że te cztery wartości są stałe i egzogeniczne, więc nigdy się one nie zmienią. Dodatkowo, co się dzieje z efektywną pracą, czyli AT, LT, kapitałem KT, wszystko w dużymi, oraz produkcją YT? Jeżeli dwa poprzednie równania są prawdziwe, te trzy zmienne rosną dokładnie w tym samym tempie, równym N plus G. Jeżeli chcecie to udowodnić, to można to zrobić twierdzeniem Mouzawy, ale
Zajęłoby mi to 20 minut, żeby wyjaśnić, dlaczego tak właśnie jest. Ok, czyli wiemy, że stabilny stan istnieje i że możliwe jest, żeby gospodarka do niego dotarła. Jesteśmy na poziomie modelu Haroda-Domara. Teraz trzeba jeszcze udowodnić konwergencję. Kolejną sprawą jest konwergencja modelu do stabilnego stanu, którą pokazuje Solow w swoim artykule. Wynika ona bezpośrednio z wyboru przez Solowa tak specyficznej funkcji produkcji. Pamiętacie, ile było to szumu? Te wszystkie założenia i ograniczenia dotyczące jej kształtu były właśnie po to, żeby teraz dotrzeć do samostabilizującego się systemu. Tak jak bańka wstańka. Ekonomia Solowa, nawet wytrącona z równowagi, wróci do stabilnego stanu. Wyobraźmy sobie teraz wykres ewolucji kapitału. Na osi X będziemy mieć efektywne jednostki kapitału na pracownika, a na osi Y efektywne jednostki produkcji na pracownika. Nałóżmy na to dwie krzywe. Jedna z nich to funkcja produkcji pomnożona przez współczynnik oszczędności. Ma ona kształt podobny do funkcji logarytmicznej, z tym, że przechodzi przez punkt 0,0. W innych słowach wygląda trochę jak pochylone drzewo. Z drugiej strony liniowa funkcja deprecjacji reprezentująca niszczony kapitał musi przejść przez tą drugą funkcję dokładnie w jednym punkcie. Jeżeli intensywność kapitału będzie poniżej stabilnego stanu, gospodarka będzie akumulować kapitał. Jeżeli będzie powyżej, naturalnie deprecjacja zje nadmiar kapitału. Mimo tego, że gospodarka może zacząć w dowolnym stanie, z dowolnymi wartościami A0, L0 i K0, to wraz z upływem czasu będzie dążyć do stabilnego stanu. W przeciwieństwie do modelu Haroda-Domara mamy stabilny stan gospodarki i zasady, dzięki którym ekonomia jest w stanie wrócić do tego stanu z dowolnej pozycji. Co dzieje się z wynagrodzeniami pracowników i zyskami z kapitału? Pamiętajcie, Solow jest neoklasykiem, więc wartość wynagrodzeń pracowników i zarobków z kapitału będzie ustalana w wyniku maksymalizacji profitów dokonywanych przez firmy. Firma może kupować pracę po cenie równej wynagrodzeniu i kapitał po cenie równej stopie zwrotu R. Stąd po wzięciu pochodnych mamy rezultat, że stopa zwrotu z kapitału jest równa marginalnemu produktowi kapitału. Z drugiej strony wynagrodzenie pracowników powinno być równe marginalnemu produktowi pracy. Marginalny produkt kapitału nie musi być zawsze stały, jak w poprzednich modelach, i wynosi MPK alfa razy AL przez K do potęgi 1 minus alfa. Marginalny produkt kapitału jest wobec tego stały, ale dopiero w stabilnym stanie. Dopóki AL i K zmieniają się, marginalny produkt kapitału również się będzie zmieniał. I nawet wiemy dzięki naszemu równaniu, w jaki sposób. Z drugiej strony, marginalny produkt pracy cały czas rośnie, co pomaga wyjaśnić, czemu płace rosną, a stopy procentowe oscylują wokół jednolitych wartości w stabilnym stanie. Ok, wróćmy teraz do faktów Kaldora, o których wspominałem wcześniej w tym materiale. Te fakty to 1. Produkcja per capita rośnie mniej więcej w stałym tempie. 2. Udział konsumpcji i oszczędności w PKB jest mniej więcej stały. 3. Udział kapitału w produkcji jest mniej więcej stały. 4. Realne prace rosną razem z PKB, a stopy procentowe są mniej więcej stałe. 5. Udział kapitału i pracy jest mniej więcej stały i wynosi około 70 do 30. 6. Liczba przepracowanych godzin jest mniej więcej stała. 6. wielu się nie zgadza, ale mimo tego, że model Solowa z rozszerzeniami jest w stanie wyjaśnić ten punkt, pokazanie wam tego wymagałoby wprowadzenia równania Eulera i izoelastycznej funkcji użyteczności. Teraz zobaczmy, w jaki sposób model Solowa wyjaśnia wszystkie z zaobserwowanych przez nas regularności w prawdziwym świecie. Numer 1 udowodniliśmy już wcześniej. Nie dość, że wiemy, że produkcja rośnie w stałym tempie, to jeszcze, że to tempo wynosi n plus g. Po drugie,
Wiemy również, ile wynosi proporcja konsumowanego PKB. Jest to 1 minus S. Zgadza się to z udziałem konsumpcji oszczędności będącym stałym. Po trzecie, K przez Y jest w modelu Solowa stałe. Ustaliliśmy, że wynosi S przez N plus G plus delta. Czyli jesteśmy w stanie powiedzieć nawet, ile dokładnie wynosi. Po czwarte, realne płace rosną dokładnie tak, jak rośnie wyrażenie na marginalny produkt pracy, również w tempie N plus G. Co więcej, marginalny produkt kapitału jest stały, co wyjaśnia relatywną stałość stóp procentowych, nawet przez długie okresy. Fakt numer 5 i dokładne wartości udziału kapitału i pracy dostajemy po kalibracji naszego modelu. Co oznacza kalibracja? Dla stałych zmiennych, w tym przypadku S, N, G i delta, znajdujemy wartości z prawdziwego świata. Na przykład stopa deprecjacji w PEN World Tables określona jest jako 6%. Stąd ustawiamy deltę na 6% i liczymy, ile dokładnie wynosiłyby udziały kapitału i pracy w produkcji, gdyby za wszystkie zmienne podstawić wartości z prawdziwego świata. W zależności od tego, jak skalibrujemy nasz model, możemy dojść do wartości zaproponowanych przez Solowa i jego następców. Model Solowa to jeden z kamieni, który zbudował fundament współczesnej ekonomii, określany jako neoklasyczna synteza. Wiemy już, czemu był taki ważny. System, w którym długoterminowy trend gospodarki można wytłumaczyć, a przewidywania modelu mają potwierdzenie w obserwacjach empirycznych, to godna podziwu praca. W dużym stopniu pozwolił też na odejście od myślenia o krótkoterminowym zażegnywaniu kryzysów, na przejście na myślenie o rozwijaniu gospodarki. Jeżeli pomyślimy o strategiach rozwoju azjatyckich tygrysów, industrializacji Polski w czasach Gierka, czy współczesnym rozwoju Chin, widzimy, jak kluczowa staje się dynamika zmian kapitału dla długoterminowego wzrostu gospodarczego. Wiele gospodarek rozwijało się w świecie niemal perfekcyjnie pasującym do wizji Solowa. Do lat 90. przewidywania jego modelu znajdowały godne podziwu potwierdzenie w danych. Do dzisiaj główny trend makroekonomii podzielony jest między dwie rywalizujące ze sobą grupy. Intelektualni następcy neoklasyków w rodzaju Miltona Friedmana i monetarystów, czy proponentów teorii realnego cyklu koniunkturalnego stają w mocnej opozycji do neokeynesistów. Mimo tego, że obie te grupy dziś coraz więcej łączy, a banki centralne kierują się najczęściej syntezą poglądów obu szkół, daleko im do pełnej zgody. Dominujący obecnie neoklasyczny paradygmat okazał się zaskakująco elastyczny w adoptowaniu kolejnych cech modeli neokeynesistów, co moim zdaniem zostało rozpoczęte przez model Solowa. Mimo tego, że wielu naukowców, takich jak Gary Becker czy Ronald Coase, otrzymywało najwyższe nagrody za kwestionowanie podstawowych założeń neoklasycznych modeli, racjonalizm czy funkcje produkcji zbliżone do Cobba Douglasa, nadal przyjmowane są jako podstawowe aksjomaty ekonomii. Teraz pozwólmy sobie na parę słów krytyki. Model Solowa jest daleki do perfekcji. Jak na swoje czasy był przełomem, ale dziś nie może stanowić bazy do budowania sobie myślenia o świecie. Jakie są jego największe grzechy? Po pierwsze, nienaturalne wydaje się założenie o stałej i egzogenicznej stopie oszczędności. W praktyce inwestycje są bardzo eteryczne i potrafią zmienić się momentalnie w miarę jak inwestorzy reagują na najnowsze informacje. Z drugiej strony, różnice między kulturami w różnych krajach, ich strukturze oszczędności czy nawet poziomie zamożności dyktują zmienną stopę oszczędności w ramach przekrojowych badań i w ramach czasu. Nawet badając ten sam kraj, można zauważyć zmiany w stopie oszczędności. Wyobraźcie sobie szybko industrializujący się kraj, w którym pokolenie dziadków żyło poniżej standardu biedy, a współcześni mieszkańcy zarabiają całkiem sporo. Ciężko jest wyobrazić sobie, że ich praktyki w zakresie oszczędzania i inwestowania nie zmienią się na przestrzeni dekad. Kiedy jesteś bogaty, łatwiej jest oszczędzać więcej. Stąd wysokie wartości produkcji wiążą się również z wzrostem stopy oszczędności. Po drugie, produktywność, symbolizowana przez A, pozostaje intencjonalnie niezdefiniowana i staje się tak naprawdę zmienną przyjmującą wpływ wszystkiego, czego nie wyjaśnia model. Co to tak naprawdę znaczy produktywność?
Czy jeśli inwestuję w szkolenia dla moich pracowników, zwiększę to A. produktywność, czy K. kapitał? Na pewno nie pracują więcej. A jeśli niektóre kraje są bardzo skorumpowane, to czy można to nazwać gorszą produktywnością? Setki procesów społecznych wpływających na produkcję są zebrane w tą jedną malutką zmienną, przez co trudno ją interpretować. Co to właściwie znaczy, że jeden kraj ma produktywność równą 3, a inny 4? Jeżeli popatrzymy na ewolucję zmian, a nawet dla rozwiniętych krajów, które uważane są za będące w stałym stanie, to daleko im do jakiejś ciągłości. To nie tylko mój problem z tym modelem. To również główny punkt późniejszego rozszerzenia tego modelu w literaturze, gdzie kolejni ekonomiści starali się rozebrać produktywność na bardziej szczegółowe czynniki. Takich prac są setki. Jeżeli macie naprawdę dobry pomysł na temat tego, co można jeszcze do tej produktywności dodać, to zapraszam Was do dodania swojego pomysłu do tego zestawu. Solo residual, bo tak bywa naprawdę nazywana zmienna A, może być również użyty do testowania tego, ile procent wariancji w prawdziwym świecie jest on w stanie wyjaśnić dzięki użyciu regresji. Najbardziej znanym z tych modeli rozszerzających Solowa jest model Mankiewa, Romera i Weyla z 1992 roku. Dodaje on kapitał ludzki do wcześniejszego modelu, co pomaga wyjaśnić pewne nieregularności w różnicach między krajami. Zachęcam Was do poczytania na ten temat, mimo tego, że model wyjaśnia o wiele więcej niż standardowy model. Autorzy twierdzą, że to prawie 80%. Ja jestem wyczulony na to, co właściwie oznacza kapitał ludzki. Myślę, że to efekt proxy, łapiący wariancje z nierówności między krajami, bardziej niż kauzalny czynnik. Trzecią kwestią jest krytyka, na którą Solow był chyba najbardziej wyczulony. Jeśli przypomnimy sobie nasze założenia co do funkcji produkcji, to w głowie od razu pojawia się pytanie, a co jeśli nie mamy do czynienia z Cope Douglasem? Może produkcja ma kształt funkcji Leontiefa, albo w ogóle nie jest funkcją? Co jeśli funkcja produkcji będzie na przykład sinusoidą? Solow wiedział o tym i dlatego w swoim paperze pokazał, że dla pewnych typów funkcji system będzie albo niestabilny, gdzie dwie linie na wykresie omawianym wcześniej się nigdy nie przetną, albo stan równowagi nie będzie unikalny, więc dwie linie przetną się więcej niż raz. Jeżeli mamy do czynienia z nieunikalnymi stanami, znaczy to, że gospodarka w zależności od tego, jakie są wartości tych egzogenicznych zmiennych i jaki jest punkt startujący, z którego zaczyna gospodarka, mogą dojść do dwóch zupełnie różnych stabilnych stanów. Paradoksalnie mówi to, że w takim razie jest jakaś rola interwencji rządowej i nierówności w stanie, z którego zaczynają gospodarki, mają znaczenie dlatego, jaki stały stan osiągną na skutek naturalnych procesów rynkowych. Jeżeli popatrzymy jeszcze raz na graf zaprezentowany przez Solowa, widać, że jeden punkt przecięcia to kluczowe założenie dlatego, żeby był jakiś stabilny stan. Jeżeli mamy tych stałych stanów wiele, gospodarka tak naprawdę nie wiemy, który z nich osiągnie. Wiemy, że będą jakieś naturalne siły, które będą ciągnęły w jedną i w drugą stronę. Natomiast znów prowadzimy do miejsca, w którym nie ma jednego stabilnego stanu. Jeżeli te dwie linie nie przecinają się w żadnym punkcie, na przykład ze względu na to, że stopa deprecjacji nie jest stała, bądź stopa oszczędności zachowuje się w określony sposób, endogenicznie determinowany przez wartości kapitału i pracy, no to dochodzimy do rezultatu, który w całości zaprzecza wszystkiemu, co Solow jest w stanie dowieść. Z drugiej strony, założenia, które przyjmuje, nie są kontrowersyjne w późniejszej literaturze ekonomicznej i wynika z nich jasno, że pod tymi warunkami, które być może są dla niektórych mocnym założeniem, ale powszechnie akceptowanym w literaturze, prowadzi to do tego, że mamy jeden stabilny stan. Po czwarte, w ostatnich 30 latach fakty Kaldora zaczęły się trochę rozjeżdżać z rzeczywistością. Mimo tego, że zaobserwowane przez niego w 1957 roku zależności utrzymywały się, rozwój technologii, globalizacja,
i niespotykany do tej pory wzrost nierówności społecznych sprawił, że obserwacje Kaldora w coraz mniejszym stopniu opisują nasz świat. Szczególną rolę odegrał tutaj Thomas Piketty. Każdemu, kto chce zrozumieć, czemu do lat 90. żyliśmy w świecie Solowa, a dziś żyjemy coraz bardziej w tym Marksa, polecam jego książkę Kapitał w XXI wieku. Nie trudno wyobrazić sobie, czemu w naszej rzeczywistości, zdominowanej przez skalowalne produkty i software, praca odgrywa coraz mniejszą rolę. W miarę jak zmienia się nasza funkcja produkcji, struktura kapitału również odbiega od tego, co mogliśmy obserwować przez ostatnie 100 lat. Automatyzacja ma bezpośrednie konsekwencje w nierównościach kapitałowych i zmianach w strukturze 1% najbogatszych. Zmiany w stopach procentowych, zyskach z kapitału czy udziale pracy w produkcji będą wielkim wyzwaniem, którego model Solowa nie do końca potrafi wytłumaczyć. Po piąte, jak wiele innych koncepcji z tego czasu, model Solowa pozostaje wrażliwy na krytykę Lucasa. Robert Lucas to ekonomista z Chicago, który w 1976 roku opublikował przełomową pracę Econometric Policy Evaluation a Critic. Jeżeli nie wiecie, jakie są wady modeli opublikowanych przed tą datą, to zawsze możecie powiedzieć krytyka Lucasa. Zasadniczo chodzi o to, że dopóki makroekonomiczne modele nie mają mikroekonomicznych podstaw, nie mogą być używane do studiowania prawdziwego świata. Wobec tego, do momentu, w którym będziemy w stanie wytłumaczyć, czemu firmy, konsumenci i rządy zachowują się w określony sposób, nasze obliczenia nie mogą być brane na poważnie. Z modelem Solowa trochę tak jest. Opisuje wahania w zmiennych makroekonomicznych, nie zastanawiając się, dlaczego poszczególni aktorzy mieliby się trzymać określonych arbitralnie zasad. Za rok minie 65 lat od publikacji Solowa. Mam nadzieję, że swoim materiałem udało mi się pokazać Wam piękno tych kilku równań, które kluczowe zależności makroekonomiczne podsumowują w zwięzły sposób. Zapraszam Was do przeczytania tych prac w oryginale i jak zawsze, zadawania pytań pod filmem. Do zobaczenia. Kapitał rządzi, nigdy nie błądzi, kapitał najpierw